Postawimy sobie znowu tutaj pchełki. Zobaczmy, czy to jest dobra taktyka. Jak one się wyklują, czy wskoczą na trampolinę? Chodźcie, 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 trampolinę, tak jest, lecą, patrzcie! Zarąbiste to jest! Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka godzin temu rozpoczął się 11 sezon w grze Brawl Stars, który nazywa się Biokopuła. I w dzisiejszym odcinku, jak co sezon, kupimy 70 stopni karnetu zadamiarskiego. Wydamy na to prawie 500 zł, więc nie ukrywam, fajnie by było, jakbyście zostawili sporo łapek w górę pod tym filmem. No jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Jak dobrze wiecie, jutro jest Dzień Kobiet, więc teraz wszyscy mężczyźni piszą w komentarzach kwiatuszki oraz serduszka dla naszych kochanych kobitek. No i pamiętajcie, że jutro też ma urodziny JJ-ka. Możecie wbić do niej na Instagrama i napisać jej życzenia. Link do Instagrama znajdziecie w opisie. Ja oczywiście wszystkim kobitkom życzę wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrowia, uśmiechu, radości. Dzięki wam staje się świat piękniejszy. Oczywiście przysyłam też buziaczki. Mua. A teraz, moi drodzy, przejdźmy na moje konto i odblokujmy cały karnet. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie i zaczynamy nowy sezon. Biokopuła 11 sezon. I od razu za pierwszy poziom mamy do odblokowania świetlika Rico, którego oceniałem w skali od 1 do 10 na dyszkę. Mega fajny skin. I generalnie cały karnet jest zarąbisty. Za chwileczkę sobie go przejrzymy, ale oczywiście na początku musimy aktywować karnet. Kupimy sobie karnet lepszy i dla was też przygotowałem, moi kochani, dzisiaj konkurs. Możecie zgarnąć dwa razy karnet zadymiarski. Ten za 169 gemów. Jeżeli chcecie wziąć udział, no to wpisujcie kodzik Farel do sklepu, a w komentarzu napiszcie swój nick z gry Brawl Stars ze swoim hashtagiem. W następnym odcinku wyłonię dwóch szczęśliwych zwycięzców. Teraz chciałem ogłosić trzech szczęśliwych zwycięzców, którzy zgarniają skin doktora Edgara. Tutaj się wam wyświetlają na ekranie. Więc spokojnie, moi kochani, jeżeli jeszcze nie macie tych skinów w szafce, niedługo one u was się pojawią. Przechodzimy do sklepu, nie ma na co czekać. Standardowo na samym końcu wpisujemy pierw kodzik Farel każdemu, kto korzysta z mojego kodu. Mega dziękuję. Was to nic nie kosztuje, mnie naprawdę bardzo mocno pomaga. I pamiętajcie, moi drodzy, dzięki wam mogę nagrywać tego typu filmy. I pamiętajcie, że jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, podsyłajcie wasze krótkie filmiki na mój e-mail kodfarel@gmail.com. A następnych odcinków spośród podesłanych przez was filmów wylosuję osoby, które zgarną kody PSC o wartości megaboxa. Oferta za 479 zł. Jedziemy. Wow. Zakup został pomyślnie sfinalizowany, więc zostawcie łapeczkę w górę, bo inaczej tego ekranu nie odblokuję. Wyklikacie łapka, tu się ekran blokuje. Raz, dwa, trzy, klikacie. No i dziękuję bardzo, moi drodzy. 2000 gemów. Wszystko wydamy na kupienie karnetu. Wow. Karnet zadymiarski, ten oczywiście ulepszony. Nie ma na co czekać i lecimy. Moi drodzy, na samym początku mamy świetlika Rico do odblokowania i mamy to. Świetlik Rico. Ja na samym początku, moi drodzy, chcę odblokować nowego zadymiarza, bo na to wszyscy czekają. Kolejny poziom, kolejny. Uwaga! If! Mamy to! Mamy to, moi drodzy! 30 poziom! Nowy zadymiarz Eve! Maszyna zniszczenia! Chromatyczny 11 na 11! Eve uważa, że wszyscy mogą być wartościowi jako zasoby dla jej dzieci. No właśnie, Eve jest... Nazywajmy ją Eve. Mój piesek się nazywa Eve. Ja uważam, że Supercell inspirował się moim pieskiem. Dlatego stąd ta nazwa. Eve jest pchłą, która szuka schronienia dla swoich dzieci. Jak widzicie, w tym jej statku kosmicznym znajdują się pchełki. No i one atakują oczywiście innych graczy. Bardzo ciekawy pomysł na zadymiarza. Teraz go przetestujemy. No ale zanim ją przetestujemy, no to przecież, moi drodzy, trzeba ją pierw wybrać. No i oczywiście mamy jeszcze jakieś punkty tutaj mocy w zapasie. Oczywiście, że tak. 500 punktów mocy do nowego zadymiarza od razu pakujemy. Boom. Czy są jeszcze gdzieś punkciki z zeszłego sezonu? Nie mamy, ale mamy za to sporo skrzynek do odblokowania. O, są punkty mocy. Poczekajcie, poczekajcie. To może zróbmy tak. Na razie się posiłkujmy punktami mocy, które mamy już odblokowane, a później będziemy otwierali ewentualnie skrzynki. 125, 50, 50, 50. No i teraz ją ulepszamy. Kolejny poziom, kolejny. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. 7 poziomów. Okej, let's go! Pamiętajcie, że pierwsza walka nowym zadymiarzem zawsze musi być wygrana. Bijemy po 700, 864 oraz 540 na samym początku. To jest dosyć sporo, więc takiego Rico to raczej petardujemy na dwa hity. O kurczę, Daryl, 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 uciekaj, Farel. Bierzcie go! A nie! Zapomniałem, że one muszą jeszcze wyskoczyć z mojego kokonu! Ja myślałem, że one się pojawiają tak jak tego. To młotkiem atakuje, jak szczury u pana puszki. A więc tak, rzucimy tu nasz kokonik, bo nasz kokonik musi się wykluć. Bierzecie go. A, dobra, dobra, dobra. No i zobaczcie, moje dzieciaczki
już są z nami w grze i od razu fokusują mi zadymiarza kolejnego. O kurczę, bona soczku. Dobra, zbierajmy jak najwięcej power cubów. No, dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, bardzo długo jej się amunicja ładuje. Więc jak jakiś zadymiarz podejdzie mnie na blisko, to może być ciężko. 8 power cubesów, bo... Dobra, poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. Zwiększył swoją szansę naszymi pchełkami. Dobra, lecimy teraz. Nie no, ten bo jest mega szybki. Aj, moja pchełka nie doszła. El primo. Dobra, rzućmy tu pchełki. Okej, okay, el primo został. Nie! Dobra, zabiłem go. Ja myślałem, żeby go dobić naszymi pchełkami. No ale dobra, i tak fajnie poszło. Jesteśmy numerem 1. No i lecimy dalej. Mamy też do otwarcia pakiet oznak. Więc otwieramy pakiet odznak. O! Odznaka do Amber, do legendy. Fajnie, fajnie. Dajcie znać w komentarzu, co wam też czasami wypada z tych pakiecików. Jaką macie najlepszą odznakę? Ja zawsze się jaram, jak wypadają odznaki oczywiście do legend. Kolejne 75 punktów mocy. No możemy zapakować do zadymiarza nowego. A co? No i kupujemy dalej, moi drodzy. Mamy tak. Nową odznakę. Cieszącą się w Eve. Bardzo urocze. Oczywiście płacząca Eve. Lecimy dalej, mega skrzynka, punkty mocy, to punkty mocy od razu załadujmy. Odznaka nowa Eve, klaszcząca w łapki, zarąbiście. I proszę państwa bardzo, fioletowa Eve, wow, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, doładowywujemy kolejne 125 punktów. Eve, która, bawi się ze swoim potomstwem i go bardzo kocha, no dobra, spoko. Tutaj proszę państwa bardzo, Eve łapeczkę w górę zostawia. Więc wy też musicie koniecznie stawić łapkę w górę. No jak Eevee zostawia łapkę w górę, to co, Wiz nie zostawi? 125 punktów mocy. I jeszcze kolejne 125 punktów. Już mamy maksymalny prawie poziom na tym zadymiarzu. Dobra, mi się wydaje, że chyba i tak w tym sezonie zrobimy tak, że władujemy wszystkie punkty mocy do Eve i zrobimy ją najsilniejszą postacią na moim koncie. O, proszę bardzo! Eve w kapsule! Nieźle, nieźle. Nowa Eve. Okej. Okay. Tutaj gadżety. I jesteśmy, moi drodzy, na... 53 poziomie. Lecimy dalej. Kolejna odznaka. Klaszcząca w łapki. Dobra. Co tu mamy jeszcze do blokowania? Kilka odznak. I na końcu mamy kolczastą i oczywiście do blokowania. Ale zanim do tego dojdziemy, zróbmy jeszcze upgrade. 1250 golda. I mamy ją na poziomie 9 mocy. Za mną jest poziom mocy. Czekaj ta. O, 9. To teraz by się przydało może jakiegoś mega boksika otworzyć dla widza. Proszę bardzo. 5 punktów. Nic ciekawego. Lecimy dalej. Mega skrzyneczka, dlaczego by nie? Lecimy dalej, a może z poprzedniego sezonu mamy mega boxa? No oczywiście, że mamy. No i otwieramy kolejnych 5 punktów. No niestety nic. Duża skrzyneczka, też niestety nic. Dobra, ostatni mega boxik. Jak się nie uda, no to specjalnie dla was nagram odcinek, gdzie będziemy otwierali wszystkie skrzynki, żeby wymaksować totalnie tego zadymiarza. A teraz zagrajmy sobie nowy tryb. Poczwórne obrężenie, batalia! No i zobaczymy, jak nam pójdzie, czy będę miał jakichś takich fajnych, kumatych teammateów. A propos teammateów, zapraszam do mojego klanu, DFRL Team. Za chwileczkę wam pokażę hashtag. Kids, follow mamin! Podążajcie za mamuśką, dzieciaczki. Więc lecimy. W tym trybie musimy zrobić 8 fragów. Dobra, 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 dobra. Dobra, porobiłem, porobiłem, porobiłem. Jest 2-0 na razie. O nie, 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 El Primo będzie skakał. Dobra, ta Jessie jest mocna. Chodź, 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 Rosie. Chodź, 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 chodź. Nie tak blisko, nie tak blisko. Okej, dzieciaczki wyskoczyły. Wow, jakie fajne dźwięki. Ej, nie wiem, czy ja gram na początku z jakimiś leszczykami, albo to są bociki, nie wiem. Ale to jest mega proste. Patrzcie, pchełki idą. Dawaj, pchełki. Pchełki, wjeżdżacie w nich, tak jest. Jeszcze jedna eliminacja! Ej! Co to za easy win? 8-8. Znaczy 8-2 wygraliśmy. Łatwo! Wow! Jaka mapa! No i patrzcie na to! Jazda z wami, mordki! Łapcie pchełki moje! Jak ja sobie stoję jak szef na wodzie, ich tutaj, moi drodzy, obijam cały czas. Dobra, ucieknijmy troszeczkę, ucieknijmy. Rzućmy tutaj pchełki. Poczekajmy na życie, poczekajmy na życie. Amber, zostaw moje dzieciaczki! Tak jest, uciekły! Na respie czekają, na respie czekają pchełki. Dobra. Łatwo, łatwo, łatwo. Tutaj z nimi jedziemy. 20-15. Ta Bibi jest moja. Okej. Zróbmy tak.
Rzucimy tu nasze pchełki. One lecą? Tak, od razu ten kokon leci tam. I chyba się wykluje, od razu powstaną moje pchełki. Powstały. Zgadza się. O, Bibi! 32. Dobrze. Zróbmy tak. Postawimy sobie znowu te pchełki. Zobaczmy, czy to jest dobra taktyka. Jak one się wyklują, czy wskoczą na trampolinę? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Trampolinę? Tak, jest. Lecą, patrzcie! Zarąbiste to jest. Ej, 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 ej. Spokojnie tą Bibi, tak? Spokojnie. Bibi, 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 tak jest. Dwa kokony naraz postawiłem, bo tak szybko ulto naładowałem. Czy wy to widzicie? 59! 59-30! Co jest? No nieźle, nieźle. Ta gierka była mocna. Ale mocniejsze będzie kupienie kolejnych stopni karnetu. I odblokowanie ostatniego poziomu. Jedziemy. Odznaka do Eve. 125 punktów. Kolejna odznaka do Eve. Teraz płacząca. Kolejna odznaka. Eve uśmiechnięta, zadowolona. Kolejna odznaka. Eve tutaj ciesząca się ze swoim potomstwem. Eve zostawiająca łapeczkę w górę. Zostawcie łapkę dla Eve oczywiście. Już to mówiłem, ale jeszcze raz się powtarzam, skoro Eve się powtarza. Kolejny poziom. I mamy najlepszą odznakę złotą Eve. Wow, w tym swoim samochodziku. Kapsule, kapsule czasu. No i nadszedł czas, na który wszyscy czekali. Odblokowujemy kolczastą Eve. Boom! Proszę bardzo, kolczasta Eve, przebranie. Wow! Zarąbisty statek kosmiczny. No i jeszcze oczywiście pakietnik odznak. O, do kruka, który... Brawo, bije, super. Mamy kolejne punkty mocy. Możemy tu załadować 500. Kolejne punkty mocy, załadujmy. Generalnie zapraszam do mojego klubu DFRL Team. Aktywnych graczy akceptujemy, którzy grają oczywiście ligę. Jeżeli nie grasz w ligi, to opuszczasz. 29 tysięcy próg, także zapraszam każdego. Zagrajmy sobie może ligę właśnie nowym zadymiarzem. Mamy Rose oraz Shelkę w drużynie. Dobra, tu już nie ma, leży. Dajmy tutaj pchełki, niech się wykluwają. Ziomuś jakiś tam tutaj mnie sfokusował. Nie wiem, czy to nie jest jakiś mój win, bo też tam się zakręcił chwilkę. Oj, 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 może być ciężko, może być ciężko, może być ciężko. Tutaj mamy też Max. Heroskę. Jazda, 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 jazda. Padła, padła, super. Farel tutaj dominando robi. Och! Max, 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 trafiłem! Leży! Okej, okay, Stu powinien zginąć moje pchełki. Przeżył jednak. Dobra, dobity. Dobita, dobita, dobita. Pchełki, lećcie, 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 zostaw mnie! Wow. Było ciężko, gdybym nie miał takiego poziomu. Dobra, pchełki się wykluły. Jedziecie z nimi, tak jest. Przez chwilę pchły się zastanowiły, kogo mogłyby pokonać, bo nikt nie był zrestniony, wszyscy byli powaleni. A, jeszcze padłem, dobra. Ale koniec rozgrywki, wygrywamy ligę. Nice. Spójrzcie na tą cieszynkę. Wow, jak wygrywamy, to nasz statek kosmiczny robi taki okrzyk. No ciekawa animacja, naprawdę. Pamiętajcie, moi drodzy, że na wstępnym odcinku maksujemy nowego zadymiarza, odblokujemy nowy gadżet oraz Star Power, więc musicie koniecznie obejrzeć ten odcinek, więc subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie, wystarczy, że napiszecie w komentarzu swój nick oraz hashtag z gry Brawl Stars, a w następnym odcinku rozdam dwa razy karnet zadymiarski dla wszystkich osób, którzy mają kod Farel w sklepie. Dziękuję każdemu za uwagę, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!